Dzisiaj przed godziną siódmą otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu butli z gazem w miejscowości Wola -Mikorska. Po przybyciu pierwszych zastępów straży na miejsce okazało się, że doszło do wybuchu gazu, umieszczaniny gazu zgromadzonej w blaszanym budynku. Budynek ten został doszczętnie zniszczony. W wyniku tego wybuchu poszkodowana została jedna osoba, kobieta około 50 lat. Która w chwili przyjazdu zastępów straży była już pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. W działaniach straży udział brało pięć zastępów oraz policja i pogotowie. Budynek w wyniku wybuchu gazu, który nagromadził się w nim, uległ całkowitemu zniszczeniu. Nie doszło do wybuchu pożaru.